Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Olej i witam Was dzisiaj w takim krótkim, mam nadzieję, filmie, w którym wyrażę moją opinię na temat zapowiedzianych przez Blizzarda zmian, które wejdą do nas wraz z dodatkiem i wiosenną aktualizacją. I od razu na samym wstępie powiem, że będzie to moja opinia. Oczywiście każdy ma prawo do swojego zdania i szanuję to, że możecie się z moją opinią nie zgadzać, dlatego też ja bardzo chętnie poznam Wasze zdanie. A mnie proszę nie obrażać za moje, bo tak jak mówię, szanuję to, że ktoś może mieć odmienne zdanie i możecie się ze mną nie zgadzać. W ramach kultury oczywiście możecie skrytykować mnie, bez przesady oczywiście. Powiem także, że będzie to pierwszy mój film tego typu na kanale, na którym będę się wypowiadał na jakiś temat. Dlatego też jeżeli wyjdzie mi to trochę bez ładu i składu, to także proszę mieć trochę wyrozumiałości. Dobra, ale już za bardzo tutaj się kręcę wokół tego i za długie wprowadzenie. Przejdźmy do rzeczy. Otóż dla osób, które w ogóle nie wiedzą jeszcze o co chodzi, jeżeli jakimś cudem trafiłaś do mnie osoba, która w ogóle nie słyszała o tej wiosennej aktualizacji, to mówiąc łopatologicznie w skrócie, Blizzard planuje podzielić standardowy, rankingowy tryb gry w Hearthstone'ie na dwa tryby. Pierwszym z nich będzie znany nam dotychczas tryb, który umożliwia nam wykorzystanie wszystkich kart, jakie są dostępne w grze. Będzie ten tryb się nazywał Wild. Z kolei drugi tryb, na którym będzie się skupiać większość gry, to będzie tryb standard, w którym dostępne będą jedynie karty podstawowe, karty klasyczne, karty z najnowszego dodatku i karty z dwóch najnowszych przygód. W obecnej sytuacji będziemy mieli karty podstawowe, klasyczne, karty z Wielkiego Turnieju, z Czarnej Góry i z Ligi Odkrywców. Czyli odpadają nam wszystkie karty z Naxxramas i wszystkie karty z Gobliny kontra Gnomy, dlatego też tracimy dość sporo dość użytecznych kart. Co prawda będziemy mieli jeszcze także tryb Wild, na których tych kart będziemy mogli używać, niemniej jednak uważam, że to raczej nie będzie zbyt często grany tryb, a dlaczego tak uważam, o tym powiem za chwilę. A teraz przejdźmy już do tego, co sam uważam o tej zmianie. Od razu powiem na samym wstępie, że mam bardzo mieszane odczucia do tego wprowadzenia dwóch trybów. A to dlatego, że najpierw spojrzę na to z pozytywnej strony, bo patrząc z perspektywy przyszłych dodatków do gry, taka zmiana, myślę, wyjdzie nam zdecydowanie na plus, bo już patrząc na ostatni dodatek, czyli Wielki Turniej, zauważyliśmy, jak bardzo mało kart się z tego Wielkiego Turnieju przyjęło. Co my tam mamy? Mysterious Challengera dla jakże wkurzającego Secret Paladyna, Justicarkę dla Control Warriora i Control Priesta, coś tam jeszcze się przydało? W sumie w tym momencie nic do głowy nie przychodzi. Na pewno jest tam kilka kart. Kilkanaście, a nie da się ukryć, że Wielki Turniej wprowadził do gry kart ponad 100. Dlaczego tak się stało? Otóż dlatego, że poprzednie karty wprowadzone przez dodatek Gobliny kontra Gnomy, karty klasyczne oraz karty z przygód były znacznie lepsze od kart, które dodał nam Wielki Turniej, w związku z czym gracze woleli w dalszym ciągu używać starych kart niż nowych. Myślę, że fakt, że za każdym razem, kiedy wyjdzie nowy dodatek, karty z poprzedniego dodatku będą na standardowym trybie banowane, sprawi, że więcej nowych kart będzie przez graczy używanych, bo po prostu nie będą mieli wyboru, nie będą mieli na co tych kart zamienić, więc pozwoli to Blizzardowi być może szybciej dodawać dodatki, bo nie będą musieli się zastanawiać, jakie by tu karty dodać takie, żeby gracze ich używali i nie mówili, że... Jak to nazwali? Nawet Wielki Turniej został nazwany Grand Dustment, czy jakoś tak, w sensie, że większość kart, które doszły w Wielkim Turnieju, nadają się tylko do rozbicia na magiczny pył. Teraz już tego nie będzie, bo niestety gracze będą jakoby zmuszeni do używania nowych kart. Kolejną rzeczą, którą wprowadzenie dwóch trybów umożliwi w tej grze, otóż powstrzyma to znaczy nie wiem, czy to można nazwać umożliwieniem, ale powstrzyma to twórców przed dodawaniem coraz lepszych kart. Żeby te nowe karty były grywalne, muszą być lepsze od poprzednich, co doprowadza do sytuacji, że karty muszą być coraz lepsze i w końcu byśmy otrzymali sytuację, w której karty są po prostu za dobre i tak jak teraz gry są bardzo krótkie, trwają 5-6 tur, tak w przyszłości mogłyby te gry się kończyć w turze drugiej, trzeciej, co już by było w ogóle absurdalne i gra by umarła całkowicie. Po trzecie, usuwanie kart ze starego dodatku podczas wydawania nowego dodatku znacznie obniży pulę dostępnych kart, co moim zdaniem do minimum zmniejszy szansę na powstanie dość niebezpiecznych combo, bo jak wiadomo mamy w grze parę niebezpiecznych kart, takich jak na przykład nasz wspaniały Overpowered Dr. Boom, na przykład Grim Patron, na przykład Bran, który dwa razy aktywuje
Okrzyk bojowy, czy na przykład. Co tam jeszcze jest? Mysterious Challenger paladyński. Te karty, w momencie, w którym by wyszły kolejne 2-3 dodatki, mogłyby doprowadzić do stworzenia nieplanowanej, nawet przez Blizzarda, talii, która wymknęłaby się szybko spod kontroli i byłaby po prostu nie do pokonania. Dlatego też ogólnie z perspektywy samej mechaniki gry uważam tą zmianę, czyli podzielenie typu gry na dwa, za bardzo pozytywną, która być może pozwoli, tak jak mówiłem, twórcom wydawać nowe karty szybciej, bo nie będą musieli uważać ani na to, żeby te karty były lepsze od poprzednich, ani na to, żeby z przypadkiem nie stworzyć jakiegoś niebezpiecznego combo ze starymi kartami z poprzednich dodatków. Jeżeli chodzi o pozytywny aspekt tej zmiany, to by było, myślę, na tyle. A teraz przejdźmy już na drugą stronę medalu, czyli na, moim zdaniem, trochę mniej przyjemną rzecz wynikającą z tego dodatku, gdyż uważam, że z drugiej strony wywalenie większości kart z gry, na które część osób wydało sporo pieniędzy, reszta poświęciła z kolei masę czasu, żeby zdobyć te karty, trochę mnie niepokoi. Co prawda część osób twierdzi, że stare karty będą dostępne przecież na Wild Mode i będzie można przecież tam nimi w dalszym ciągu grać. Niemniej jednak trzeba zauważyć, że przecież Blizzard będzie balansował klasy pod względem standardowego moda, czyli będzie się starał tak, żeby na modzie standardowym, na którym mamy dostępne tylko część kart, wszystkie klasy były w miarę zbalansowane, bo to będzie tak jakby główny tryb gry, na którym będą się także odbywać wszelkie mistrzostwa. To z kolei doprowadzi do sytuacji, w której klasy na Wild Mode będą mega niezbalansowane. To będzie tak absurdalny brak balansu, którego jeszcze w tej grze nie widzieliśmy. Zauważmy, że jeżeli Blizzard będzie balansował grę wokół standard mode, a nie przyjmując się tym, co się dzieje na casualowym, tak mi się wydaje, wild mode, no to wyjdzie bardzo źle, bo jeżeli dołożą faktycznie wszelkich starań, żeby na standard mode wszystkie klasy były maksymalnie jak się da zbalansowane, wtedy na wild mode klasy, które z dodatków, które już nie są dostępne na standardzie, będą miały najwięcej przydatnych kart, będą znacznie bardziej grywalne, znacznie silniejsze od poprzednich, być może nawet będą absurdalnie OP. I w bardzo szybkim czasie gracze w Hearthstone'a bardzo boleśnie przekonają się, dlaczego Wild Mode jest aż tak bardzo wild. Kolejną sprawą jest myślenie o nowych graczach. Wiele ludzi twierdzi, że podzielenie gry na dwa tryby pomoże nowym graczom szybciej wejść do rozgrywek rankingowych, bo będą musieli mniej kart zdobywać. Nie za bardzo rozumiem jednak, w jaki sposób mieliby oni na tej zmianie skorzystać. Przyjmijmy taką sytuację, że mamy obecnie gracza, który zaczyna grać w Hearthstone'a i powiedzmy na przykład chce grać, no niech będzie MechMage, bo ta klasa ma chyba, ta talia ma chyba najwięcej kart, które wylecą w kolejnym patchu. Więc co robi taki gracz? Gracz kupuje sobie pakiety klasyczne, pakiety z dodatku Gobliny kontra Gnomy, zbiera sobie powoli te karty, w momencie, w którym ma już większość kart zdobytych, te karty, które mu się zrobiły nadmiarowe, ewentualnie te, których po prostu nie potrzebuje, zamienia na magiczny pył i tworzy sobie karty, których mu brakuje. Prawdopodobnie będzie to Antonidas i Dr. Hook, bo jak wiadomo, legendarny najtrudniej zdobyć. No i myślę, że właśnie w taki sposób osiągnie talię, którą chciał zdobyć. Po tak jakby usunięciu ze standardowego moda starych dodatków i wprowadzeniu nowego w kwestii nowych graczy, tak naprawdę ta sytuacja nie za bardzo ulegnie zmianie. Bo zwróćmy na to uwagę, że jeżeli po patchu nowy gracz przyjdzie do gry, to nadal będzie musiał wybrać sobie jakiś tam deck. Bo nie wierzę w to, że nie będzie jakiegoś deku, którym będą grali prawie wszyscy, bo zawsze jakiś deck jest trochę lepszy od poprzednich, więc jeżeli sobie już taki deck wybierze, to tak czy siak będzie musiał kupować pakiety klasyczne, tak czy siak będzie musiał kupować pakiety z tego nowego dodatku, po czym, jak już zbierze większość swoich kart, niepotrzebne karty rozbić na pył i stworzyć prawdopodobnie legendary, których mu będzie brakować, więc tak naprawdę nowi gracze niezbyt wiele zyskają, bo jedyne, czego nie będą musieli, to kupować starych przygód. Nowe nadal będą musieli, starych nie będą musieli, więc to jest tak naprawdę jedno, co zyskuje, co i tak jest dość małym odsetkiem kasy, czy tam golda, jaką trzeba wydać na nowe karty, więc tak średnio na tym zyskają. Z kolei, jeżeli chodzi o starych graczy, to oni z kolei będą musieli wydać więcej niż do tej pory, czy to golda, czy to realnych pieniędzy, za każdym razem, kiedy wyjdzie oczywiście nowy dodatek, bo teraz warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli wychodzi nowy dodatek,
to do swojej kolekcji potrzebujemy tak naprawdę kilku, maksymalnie kilkunastu grywalnych kart. A po wprowadzeniu tych dwóch trybów, za każdym razem będziemy potrzebowali niemalże całej nowej kolekcji, po to, żeby udostępnić braki w swoich taliach powstałe po usunięciu poprzedniego dodatku. Więc daje mi to trochę takie z tyłu głowy poczucie, że Blizzard szuka sposobu na to, żeby zmusić graczy do płacenia jeszcze więcej za tą grę. Nie wiem, może to jest moje błędne odczucie, ale tak to trochę czuję. Przykre jest także to, że nowi gracze nie będą mogli doświadczyć starych przygód, bo zostają stare przygody w ogóle usunięte z gry dla nowych graczy, a moim zdaniem przygody w Hearthstone są jedną z tych ciekawszych, fajniejszych rzeczy i trochę szkoda, że nowi gracze nie będą mogli ich doświadczyć. Dlatego też podsumowując, muszę powiedzieć, że mam bardzo mieszane odczucia, bo myślę, że sama gra i mechanika na tej zmianie zyska. Zyska także Blizzard, który nie będzie musiał się martwić podczas tworzenia nowych kart. Nowi gracze myślę, że nie zauważą zbyt dużej zmiany, a starzy z kolei stracą, więc tak jak mówię, mnie to trochę myślę zaboli. Chociażby myśl o tym, że tyle się starałem, żeby zdobyć te nowe karty, po czym one wszystkie przepadają. Tak sobie w sumie pomyślałem, że zamiast usuwać stare dodatki na zawsze ze standardowego moda i udostępniać tylko nowe, to Blizzard powinien zrobić coś na zasadzie rotacji, czyli że tak jak planują, mamy zawsze dostępne karty klasyczne, karty podstawowe, karty z nowego dodatku i z dwóch ostatnich przygód, plus na przykład co miesiąc, co sezon powinny pozostałe dodatki, tak jakby rotację obchodzić, czyli na przykład powiedzmy w marcu mamy dostępne dodatkowo karty z Gobliny kontra Gnomy, w kwietniu mamy na przykład dostępne karty z Naxxramas, w maju mamy dostępne karty z TGT, w czerwcu mamy dostępne karty z Blackrock Mountain i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to by wtedy było fajniejsze, no bo byśmy nie tracili na zawsze tych kart, które tyle czasu zbieraliśmy. Chociaż z drugiej strony wtedy nowi gracze musieliby na jeden miesiąc zbierać karty z jednego dodatku, który był w przeszłości. Nie wiem, ciężko mi jakoś jednoznacznie ocenić ten dodatek. Tak jak mówię, mi to się średnio podoba. Wiem, że ta zmiana ma wielu zwolenników, potrafię zrozumieć ich zdanie, dlaczego tak uważają, ale dla mnie z perspektywy starego gracza myślę, że to jest dość słaba zmiana. Tym bardziej, że nie mam zebranego miliona golda i miliona magicznego pyłu na nowe karty, na kolejny dodatek. Więc tak jakoś średnio mi się chce kasę na tą grę wydawać. No nie wiem, zobaczymy. Tak jak mówię, nie ma co się za bardzo na zapas przejmować kolejnym dodatkiem. Myślę, pożyjemy, zobaczymy i zobaczymy, jak nas rok Krakena przywita w Hearthstone'ie. I miejmy nadzieję, że nie będzie tak źle. Plus jest taki, że chociaż pozbędziemy się Secret Paladynów i znienawidzonego przez praktycznie wszystkich doktora Hooka, miejmy tylko nadzieję, że jeszcze w jakikolwiek sposób znerfią combo druida i może nie będzie tak źle. A jeżeli chodzi o ten film, to by było tyle z mojej strony. Bardzo chętnie poznam wasze opinie. I w sumie zapraszam was do kolejnych nagrań z Hearthstone'a i z innych gier. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Cześć!